Jesienią chyba nie ma smaczniejszych owoców niż jabłka, dlatego przyrządzimy rogaliki kruchodrożdżowe właśnie z naszymi polskimi pysznymi jabłkami. Zaczniemy od przygotowania ciasta kruchodrożdżowego. Przesiewam mąkę. Troszeczkę mąki sobie zostawię do podsypania, jak będę wałkował. Drożdże utrę z cukrem. Mogę dodać ciepłe mleko. W mące zrobię takie lekkie zagłębienie. Wleję drożdże. Mam już ładnie roztopione masło. Szczyptę soli. Jajka. I teraz wszystko ładnie razem zagniotę. Moglibyśmy to wszystko robić oczywiście na desce, tak jak się robi kruche ciasto, ale w misce będzie zdecydowanie szybciej i mniej bałaganu. Zagniatam tylko tyle, żeby wszystkie składniki się bardzo dobrze połączyły. Ciasto przełożę do mniejszej miseczki. Delikatnie oprószę mąką. Przykryję ściereczką. Odstawię na jakieś 30 minut. Jabłka przygotujemy takie karmelizowane w miodzie na patelni. Z jabłek usunę środki. Jabłka mam już obrane. Pokroję je w kostkę. Mogę teraz rozpuścić na patelni miód i masło. Już nabiera pięknego, złotego koloru. Dodam masło. I na to wszystko wsypuję jabłka. Trochę niech się nam w tym miodowym karmelu jabłka pod prażą nabiorą takiego fajnego aromatu. Uwielbiam jabłka z cynamonem, dlatego dodam odrobinę cynamonu. Jeżeli nie jesteście wielbicielami cynamonu, to oczywiście możecie sobie to darować. Przełożę nasze jabłuszka do miski. Niech już stygną. Zobaczcie, jak ciasto pięknie wyrosło. Troszeczkę je przygniotę. Rozwałkuję je tak, żeby uzyskać kształt koła. Powiedzmy, że jest okrągłe. Potnę tak, żeby uzyskać 10 takich trójkącików. I teraz na każdy z trójkątów będziemy nakładać jabłka. Staramy się tak, żeby tych jabłuszek było sporo. Wtedy będzie zdecydowanie lepiej smakowało. Końcówki ładnie skleję. Formuję takie rogaliki. Gotowe rogale posmaruję białkiem. Cukier trzcinowy. Po upieczeniu będą tak bardzo ładnie chrupały. Ten czas, w którym piekarnik będzie się nagrzewał do odpowiedniej temperatury, będzie wystarczającym czasem, żeby te rogale troszeczkę podrosły i wstawimy do piekarnika i będziemy piec około 30-35 minut, aż będą takie ładne, złote. Myślę, że rogale są już gotowe. Pachnie pięknie. Wyglądają naprawdę ładnie. Jeszcze są delikatnie ciepłe, ale to naprawdę nic nie przeszkadza, żebyśmy przełożyli je na talerz. I myślę, że w jesienne wieczory z ciepłą herbatą i kawą takie rogaliki będą na pewno nam smakowały. Życzę smacznego.